tu się dzieje? Przy yerbie. O skarbach. Yerby mam dużo w środku w sobie. Dzisiaj przy okazji poszukiwań nocnych, mocnych, mocny trening. Dlatego trochę do plecaka więcej napakowałem, aby był cięższy. Jak widzicie, mam też inne ubrania, takie moje, bardziej sportowe. Witam was wszystkich serdecznie. Cieszę się, że podobał się wam odcinek pierwszy nocnych, mocnych poszukiwań. Dzisiaj odcinek drugi. Już wiem, jakie zmiany są potrzebne podczas filmowania w nocy. Potrzebne jest szerokie światło. Natomiast będę się dzisiaj wspomagał innym źródłem oświetlenia, które tam mam takie awaryjne. Potem będę musiał skorzystać z jakichś, jak dobrze pamiętam, dobrą nazwę, dyfuzorów światła zakładane na czołówki, aby światło bardziej rozproszone i było przyjemniej. Bo rzeczywiście oglądając materiał pierwszy, było widać, że jest bardzo dużo takich ciemnych miejsc, które są niedoświetlone podczas mojego marszu. No, to tak w wielkim skrócie. W komentarzach pisaliście o różnych sprawach, które powinienem z sobą zabrać, między innymi okulary. Nie noszę okularów w lesie. Okulary takie bezbarwne, takie bardziej gogle, są dobre, kiedy się chodzi, ja tak mam, kiedy chodzę o zmierzchu, bo rzeczywiście ani wtedy nie ma światła takiego dobrego, ani nie ma nocy, gdzie można wzrok przyzwyczaić, jest najgorzej dla mnie. Zupełnie też inną rzeczą jest, kiedy chodzi się w nocy z latarką i uwierzcie mi, każdy najmniejszy patyczek jest bardzo, ale to bardzo wyrazisty, bardzo mocno widoczny. Jest to coś innego niż taki zmierzch, więc dlatego nie noszę okularów. Kasku też nie noszę, bo wszystkiego byłoby za dużo. A jakoś ogólnie mam problem z noszeniem kasku, nawet w jaskiniach, bo lubię chodzić po ciasnych jaskiniach, jak wiecie, ale gdzieś tam mam pewną klaustrofobię i jak mi się kask blokuje, to jest źle. Dobra, nie będę przynudzał, ruszam w teren. Dzisiaj na tak mocno sportowo, przy okazji chcę trochę dynamicznie pochodzić na parę takich gór ciężkich. Czyli będzie i poszukiwanie, i trening, i noc. I mam nadzieję, że będą skarby. Zatem zapraszam was serdecznie raz jeszcze. Nocne, mocne poszukiwania, odcinek drugi. I do góry. Jakieś krzaczory, ale trzeba się trochę powspinać. Coś płytko, jakiś kolor. Szczepionka! Jeszcze czyste łapy, czyli początek. Jestem na miejscu. Taki był cel moich poszukiwań, aby odszukać jakieś hałdy jurajskich górników, czyli szpatowców. Zobaczyć, co w takich hałdach jest. Przeszukać takie hałdy. Wiadomo, że wywalali całe namulisko z jaskini. W poszukiwaniu kalcytu, czyli szpatu. Chcecie coś więcej wiedzieć, to zobaczcie sobie ten odcinek.
W nim trochę więcej poopowiadałem o szpatowcach. Również w pięknym miejscu prowadziłem poszukiwania. Byłem też Sodynem, Odyn piękną rzecz znalazł wtedy. No ale dobra. Teraz tutaj czas na hałdy po szpatowcach. Zobaczymy, co ja tutaj znajdę. Sygnał w hałdzie. No, zobaczcie. Szpat, czyli kryształ. Kalcyt. Strasznie dużo tego. Cała hałda jest po prostu w krysztale. Zapełniona takim drobnym kryształem. Czasami zdarzają się piękne, wielkie bryły. Jest masa kryształu. Teraz może wam coś pokażę. Pełno kryształu, szpatu. Dobra, ale kryształ to jedno. Nie. Gdzie ten sygnał? Sygnał w krysztale. No raczej kawałek narzędzia, który pękł przy wydobywaniu szpatu. Niby zwykły kamień, ale tu widać właśnie kryształy szpatu w nim. O, tak to wygląda. Jest, no tu trochę jest w dół, jest jakaś taka półka, ale to nie o to chodzi, bo idę sobie tutaj, idę, jest takim zboczem, schodziłem i zobaczyłem, że tu jest jakaś grota i ja tu muszę wejść. Ciasno tu na wyjściu trochę. Musiałem sięgnąć plecak.
Dobra, takie gęste krzaki w środku nocy. W nocy. To tam 21, drugiej. Chyba nie są wskazane. Nic nie widać. Kurde, ani tędy, ani tędy. O. O, taka mała lekcja. No właśnie, w trybie jednoczesnym mogę stalek szukać drobnicy kolorowej i wkładając do takiej dziury mam pewność, że wkładam detektor w trybie statycznym lub pseudostatycznym, bo w dynamiku w taki sposób się sądom nie operuje. Można zasięgi się traci ekstremalnie. Nie usłyszałbym wielu obiektów, które są bardzo głęboko z boku. I co, i jakbym chodził z detektorem jednotrybowym w dynamiku normalnie, to musiałbym za każdą taką dziurą przełączyć go w jakiś tryb all-metalowy albo chociaż nacisnąć pinpoint, jeżeli jest. A tak mam wszystko cały czas włączone jako dwa tryby sklejone razem, więc mogę sprawdzić statyce i usłyszałbym na przykład takim dźwiękiem, jak tu na przykład łopatę, daleko bym, widzicie, łopat sygnalizuje mi, a dynamiki nie ma. Dynamika potrzebuje ruchu. I zobaczcie, jak daleko, pół metra od łopaty przesuwam i słyszę, że po jakiegoś obiektu jeżdżę. Potem tylko doprecyzować, gdzie leży. I bach, i co? I bym znalazł łopatę w skale. Zmodyfikuję sobie nieco ustawienia. Usunę teraz... usunę dyskryminację. By dochodził bez dyskryminacji w trybie jednoczesnym, natomiast sobie tony, o, mam relikty 1, podział tonów jest osobne, mam na żelazo burczące, osobne na kolor. Będę teraz szukał drobnicy, nie chciałbym, żeby jakieś coś drobnego mi uciekło, co przez jakiś szum liści i tak dalej mogę ominąć. Chodzę bez słuchawek, więc chcę to słyszeć. W nocy jednak nie chcę ze słuchawkami chodzić, bo nie tylko ja jestem w lesie. Szpicok niewystrzelony, albo wystrzelony, niewystrzelony, rozebrany, nie ma śladów bruzd z lufy. Na wierzchu jakiś kolorek. Chyba tu nie jestem sam. Pijąc! No, w końcu jakiś starszy pijąc, znaczy 10 fenigów z roku, nie widzę, 15 rok. Czas przerwy. Czas zjeść jakiś posiłek. Posiłek nocny, mocny. Jemy posiłek nocny, mocny. Taki treningowy trochę. Wchodzi dzisiaj na tapet. To tak na szybko. Ryż z bakaliami. Oliwa z oliwek do tego. Nasiona chia, czy jak one się tam nazywają. Ktoś tam też pisał w komentarzach, dlaczego
W nocy, a nie w dzień. W dzień też chodzę. Ale w nocy... Nie wiem, czy... jakby to powiedzieć... Klimat chodzenia nocnego, nie tylko z detektorem, ale ogólnie po lesie, jest taki inny, zwłaszcza jak się samemu chodzi. Nie wiem, może chyba ja to odczuwam w ten sposób, że się jakieś instynkty wyostrzają. Kto chodzi, ten rozumie. To jest trochę tak, jakby się chodziło po innym świecie, jakby się zwiedzało inny świat. Świat w nocy jest inny, po prostu inny. Człowiek inaczej go odbiera. I takie coś pociąga człowieka. Dobra, nie będę tam gadał, bo chciałem coś powiedzieć, nie za bardzo wiem, co chciałem powiedzieć. Głodny jestem. O, dziura. To co, trzeba tam wejść. Zbielały ślimak. Ciekawe, co go tak zbielało. O, kawałek ceramiki. Ale tam daleko. I z pointerem tam trzeba będzie wejść. Bo na detektor i na mnie to tu jest ewidentnie za ciasno. Nieprzyjemnie tu jest. Dobra, pozostawiam tutaj szpej, bo tylko bym się w nim mógł zaklinować. Idę zobaczyć, jak to tam wygląda daleko. Fajne miejsce. Jak chcecie zobaczyć, jak w tak ekstremalnych, ciasnych jaskiniach się chodzi, to tutaj macie odcinek, jak razem z BNT, a BNT wiecie, kto to. Kolega, który teraz Alan Robertem chodził na wieżowce, bardzo wysokie w Paryżu. W las też jakiś czas temu na Mariot. A ze mną łaził po bardzo ciasnych jaskiniach. Fajnie tam,
ale mocno ciasno. Nie wiem, czy to było słychać, jak wchodziłem, jakaś mucha strasznie wyła, a wyła, bo ją jaskiniowy pająk szarpnął. Szarpał jak reksioszynkę. Metamenardi. Jadowite pająki polskie, chyba najbardziej jadowite. Pieroństwo. Boli jakby pszczoła ugryzła, albo szerszeń. Boli równo. Tak właśnie trochę się bałem, bo tam wisiały u góry, a nie lubię pająków. Ale jakoś tak trochę przywykł człowiek, łażąc po tych ciasnych dziurach. Właśnie, czego się bać? Pająków czy beboków? Ale beboków chyba nie ma. Chociaż nie wiem. Coś czuję, tak jakbym sam w tym lesie dzisiaj nie był. Zwierzęta mają gdzie się wody napić. Na skałach. Taki pień z dziurą, z wodą. Też bym się napił, ale potrzebowałbym słomkę życia. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim. Fajna sprawa ogólnie. Warto posiadać, jak się łazi po lasach. Słomkę życia. W ogóle do ciężkiego survivalu. Albo trzymać w domu w razie W. Poczytajcie sobie słomka życia. O, kleszcz, kurde. Ja zobaczyłem. Ale nie będzie go widać? Widać go. Łazi po ręce. Gorzej. Ten już się wgryzł. Dobra. Kurde, a tyle co byłem ostatnio w tej bluzie przeciwko kleszczom i nie miałem nic. Nie wiem, czy to zbieg okoliczności, czy rzeczywiście te ubrania działają. W każdym razie muszę je posprawdzać. A tego kleszcza trzeba, no właśnie, eksmitować. Wow. Ale tu wieje, jakie skały, jaka dolina. Szkoda, że tego nie widzicie. Ale klimat. No jak wieje tutaj. No zobaczę, czy jestem w stanie jakieś oświetlenie lepsze zorganizować. Nie, nie widać. No ale co z tego, jak tu trzeba jakoś zejść teraz. Chyba teraz tutaj nie zejdę. Idę naokoło. W dzień bym zszedł, ale z całym szpejem nie chcę mi się skakać. Jaki sygnał jest? Dość daleko. Obawiam się, że to będą jakieś druty. Niestety. Fragmenty drutów. A, szkoda. Może jakieś wnyki porozwalane i zgnite mocno. Szkoda. A tak fajnie się zapowiadało. I na tym bym zakończył dzisiejszy mocny nocy spacer, taki detektor trening i testy. Oje, cały czas się czułem w lesie, jakbym nie był sam. Nie wiem, kto tam za mną łaził, coś tam za mną łaziło. Jakiś zwierz, albo diabeł. Diabeł piszczałka z takim widelcem, kojarzycie? Jezus, kto to wymyślił?
To paskudztwo straszne. Ja sobie pomyślę, to nawet teraz mijasz dziwnie samemu po lesie łazić. Kto nie widział, niech zobaczy przygody wesołego diabła. Diabeł piszczałka. A właśnie, zrobię wam fajny konkurs. No, digera. Undergroundowy diger udowy. W komentarzu napiszcie bebok dużymi literami. Napiszcie bebok. Do wygrania będzie taki diger. Potem zrobię losowanie właściwie na dniach. Mało tego, jak się uda, to zrobię digera spersonalizowanego wraz z fajną ksywą. Undergroundowy diger udowy do wygrania. Potem wam foty wrzucę, jak dojdę do samochodu. Znaczy jak dojadę do domu. Jestem umordowany. Jak diabeł piszczałka. I brudny. Do znów. To kolejne jakieś tutaj partie mam rzeczy do wypróbowania przeciw kleszczom. No, skarpetki i takie fajne na łapki, jak ktoś rzeczywiście ma problem z kleszczami, tak jak ja, że go obłażą w potężnych ilościach. Natomiast to jest ten problem, kiedy ja albo się ubieram przeciwko komarom i kleszczom, albo biorę coś sportowo. Ciężko to połączyć. Natomiast ostatnio robiłem testy tej odzieży przeciwko kleszczom i powiem wam, no bluza jest rewelka. Po prostu bluza jest genialna, ta zielona. Jeszcze teraz w spodniach chcę sprawdzić, bo to przeciwko komarom i kleszczom w miejscach, gdzie naprawdę jest dużo komarów. Także będę testował, zobaczymy jak to działa. A zawsze miałem potężny problem z kleszczami. Pytaliście, jak sobie daję radę z kleszczami, właśnie sobie nie daję. Chemią sam siebie nie spryskam, ale ubrania specjalistyczne mogą być bardzo ciekawe. Zobaczymy. I to by było na tyle. Centrum Detektorysty na www.sklep.undergroundpassion.pl. Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.